Prace przy budowie szybu GG1 weszły w kolejny etap. Po przygotowaniu w ubiegłym roku 40 otworów mrożeniowych PBK rozpoczęła kolejną fazę. Ruszyła stacja agregatów mrożeniowych o mocy chłodniczej ponad 3 MW. W ciągu kilku dni wejdziemy już w etap mrożenia faktycznego, docelowego. Mrożenie górotworu jest konieczne ze względu na strukturę górotworu, jaka tutaj się znajduje, czyli na pokłady wodonośne. My je musimy zmrozić, zatrzymać, żeby nie wdarły nam się do szybu podczas wygłębienia. W agregatach znajdują się prawie 2 tony amoniaku, który chłodzi solankę do minus 30 stopni Celsjusza, a ta wypełnia przygotowane wcześniej otwory mrożeniowe. Co ciekawe, stacja agregatów mrożeniowych trafiła do Kwielic z terenu budowy innego szybu. Hala, która znajduje się w tej chwili za mną, została w większości, oprócz tego fragmentu murowanego, łącznie z całą częścią technologiczną, przeniesiona z poprzedniego szybu, z szybu SW4. Także powtórnie wykorzystujemy ten sam budynek w konstrukcji stalowej, łącznie ze wszystkimi urządzeniami technologicznymi potrzebnymi do mrożenia górotworu. Budowa szybu GG1 rozpoczęła się latem 2010 roku. Dziś oprócz rozruchu stacji agregatów, na terenie budowy szybu trwają też inne prace. W tej chwili jest spawany poziom plus 34 metry. Docelowo wieża ma mieć wysokość 45,5 metra. Sam tonaż wieży to jest rząd około 1300 ton. Oprócz wieży mamy też prace prowadzone w zakresie maszyn wyciągowych, czyli uzbrajamy budynki maszyn wyciągowych w urządzenia rozdzielnie, same maszyny, jak również wciągarki wolnobieżne. Oprócz tych obiektów prowadzimy prace budowlane związane z budynkiem wentylatora, jak również elektrowciągiem, którym będą dostarczane tubingi do budowy szybu. Po zakończeniu procesu mrożenia PBK przejdzie do głównego zadania – głębienia szybu. GG1 ma mieć docelowo 1350 metrów głębokości i średnicę 7,5 metra. Inwestycja ta umożliwi dostęp do głębokich pokładów miedzi w okolicach Sieroszowic i Rudnej 1 i 2.